Moje nazwisko Józef Mierzwiński. Jestem absolwentem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Maturę ukończyłem w 1982 roku. Na co dzień jestem lekarzem, jestem laryngologiem. Pracuję w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, gdzie jestem ordynatorem oddziału otolaryngologii, audiologii i foniatrii dziecięcej i kierownikiem programu leczenia całkowitej głuchoty u dzieci programu implantów ślimakowych. Myślę, że każdemu z absolwentów głęboko w sercu zapada wizerunek naszej szkoły. Te czerwone mury oplecione przepięknym winogronem, które latem stwarza niesamowity wizerunek. Myślę, że lokalizacja naszej szkoły fantastyczna. To jest miejsce, które było otoczone parkami z przepiękną fontanną. Nie mieliśmy potopu, ale mieliśmy inną piękną fontannę z rybkami. Wszystkie przerwy, na długiej przerwie i latem, i zimą, i jesienią lubiliśmy bardzo wychodzić do tego naszego parku. Myślę, że to jest pierwsza taka rzecz. Druga sprawa zawsze była dla nas, dla uczniów pierwszego liceum, nauka w tej szkole była niezwykłym wyróżnieniem. Było bardzo trudno dostać się i w tych czasach do naszej szkoły. Także byliśmy dumni z tego, że jesteśmy uczniami pierwszego liceum. Oczywiście wizerunek tej szkoły to nie tylko mury, to wspaniali nauczyciele, którzy byli bardzo wymagający, którzy nie mogliśmy za dużo odpoczywać, ale jednocześnie stwarzali aurę ciepła, opiekowali się bardzo nami, przy tym bardzo wymagający rzeczywiście. Myślę, że to też, czyli mury, ludzie i wspaniała lokalizacja. Myślę, że to pozostało najbardziej w pamięci. Muszę powiedzieć, że w moim przypadku moja taka największe przyjaźnie właściwie, które trwają przez całe życie, to właśnie są przyjaźnie z pierwszego liceum. I moim najlepszym kolegą jest przyjaciel, w którym siedziałem w pierwszej ławce, Marian Schulz, który obecnie jest właścicielem dwóch sanatoriów w Ciechocinku i z którym ta serdeczna przyjaźń właściwie trwa nieprzerwanie i to jest wspaniałe. Oczywiście mam innych wielu kolegów, z którymi spotykamy się i na kanwie zawodowej i pracujemy razem, ale te przyjaźnie są, muszę powiedzieć, że znacznie mocniejsze niż te, które zawiązałem w czasie studiów czy w szkole podstawowej. Także to też takie bardzo charakterystyczne. Bardzo wymagająca, surowa, a z drugiej strony bardzo się opiekująca swoimi uczniami. Pani profesor Obremska wiedziała o nas wszystko. Ja nie byłem prymusem ani bardzo grzecznym uczniem i pani profesor, myślę, że miała ze mną więcej pracy niż z innymi uczniami, ale zawsze wiedziała, kiedy trzeba zadzwonić do mamy, kiedy trzeba z nami porozmawiać, kiedy stonować, kiedy zachęcić. Naprawdę była bardzo opiekuńczą osobą, chociaż muszę powiedzieć, że wymagająca była i taka zawsze stwarzała dystans między nami, ale bardzo ją szanowaliśmy. Tak, jak pierwszy dzień w szkole biegłem po korytarzu, mimo że generalnie bieganie jest zakazane. Potknąłem się i wylądowałem jak długi na podłodze i jak się podnosiłem, zobaczyłem świecące buty. Okazało się, że buty pana wicedyrektora, który podniósł mnie i mówi: jak ty się nazywasz, chłopcze? Ja mówię: Mierzwiński. A to pewnie będziesz taki sam gagatek jak twój brat z naszej trzeciej klasy. Mój brat też rodzinnie byliśmy absolwentami tej szkoły. I pan dyrektor zapamiętał mnie później na dobre, ale bardzo mieliśmy później dobre relacje i to zapoznanie zabawne też utkwiło mi na zawsze w pamięci. Bardzo wspominam, ja byłem w klasie z rozszerzonym językiem angielskim i bardzo ścisłe takie relacje, bardzo ciepłe wspomnienia mam z panem profesorem Ryszardem Zapała. Pan profesor Zapała, wspaniały nauczyciel, wymagający, ale takie biło od niego takie ciepło. I muszę powiedzieć, że ja jak skończyłem studia, potrzebowałem podszkolić troszkę angielski
to wróciłem na korepetycję właśnie do mojego pana profesora z lat szkolnych, z lat licealnych, pana profesora Zapały, który też był nauczycielem i też przychodził na lekcje do mojego taty i mój brat też u niego miał lekcje, także bardzo dużo mamy takich przyjemnych wspomnień właśnie z tymi nauczycielami. Bardzo wspominam też panią profesor Bojanowską, ja lubiłem bardzo geografię, też była dynamiczna, wymagająca, bardzo ją lubiliśmy. Moim ukochanym przedmiotem była biologia. Biologią się pasjonowałem, bardzo lubiłem. Zresztą wiedziałem, że moje marzenia o medycynie muszą wiązać się z ciężką pracą i z wybraniem sobie pewnego kierunku. I bardzo lubiłem uczyć się biologii i chemii. Z innych przedmiotów nie było tak dobrze. Muszę powiedzieć, że ja wyspecjalizowałem się w tych dwóch i miałem piątki z biologii i z chemii, z innych przedmiotów przywiązywałem znacznie mniej wagi. Ale to był dobry plan, ponieważ w tej szkole dziś wydaje mi się, że młodzież więcej korzysta z korepetycji. Ja myśmy nie mieli żadnych korepetycji i praktycznie ja nie byłem nawet w klasie rozszerzonej biologiczno-chemicznej, ale to wsparcie nauczycieli i edukacja z pierwszego LO wystarczyła liceum, żeby bez problemu dostać się na studia. Z naszej klasy 7 osób szło na medycynę i jedna osoba tylko dostała się za drugim razem. Także muszę powiedzieć, że tutaj znakomicie edukacja przebiegała i to naprawdę myśmy to czuli. Za bardzo trzeba było ciężko pracować, ale szkoła była znakomita i myślę, że tak zostało. Przerwy, taką prawdziwą przerwą to była ta długa przerwa i na tych przerwach wychodziliśmy do parku, zawsze szliśmy sobie nad stawek, siedzieliśmy sobie na ławeczkach, opowiadaliśmy, bardzo lubiliśmy chodzić do fontanny, która jest naprzeciwko. No mówię, ta szkoła jest super zlokalizowana, ponieważ ona jest otoczona parkami właściwie ze wszystkich stron. Koło nas niedaleko była szóstka, przerwy, no ale były też dyskoteki, my lubiliśmy chodzić do szóstki, koledzy i koleżanki z szóstki chodzili do nas, także to nie mieliśmy takiej rywalizacji, no może była zawsze rywalizacja troszkę, ale żyliśmy w dużej przyjaźni z naszymi kolegami z konkurencyjnego liceum i to było też bardzo fajne. Tak, jedna historia bardzo zabawna, trochę może brutalna, ale ja chodziłem do, bardzo jestem zżyty z moim bratem, który jest urologiem, pracuje w południowej Afryce, bardzo właściwie, chociaż był 2 lata ode mnie starszy, to jak bliźniacy wszędzie chodziliśmy razem i była taka przerwa, gdzie kolega z szóstki podszedł do nas, siedzieliśmy sobie właśnie, to było lato, w parku, to był maj i kolega z szóstki mówi, chłopaki, mam dzisiaj straszną klasówkę, ja się nie przygotowałem, słuchajcie, coś muszę zrobić, złamcie mi palec. No, ale mój jaki palec? Mały palec. Ja trenowałem karate, więc mój brat mówi, Józiu, on tutaj, słuchaj, karateka. Oparliśmy ten palec na słupkach przy tym stawie w parku, ale niestety moje próby spełzły na niczym, więc mój brat nie mógł na to patrzeć. Na wysiłki karateki i w końcu mu ten mały palec złapał, złamał mu ten palec, a kolega złapał tą rękę i mówił, chłopaki, dziękuję wam bardzo, pobiegł na polowanie, na pogotowie ratunkowe, zaopatrzyli tą rękę gipsem i wiem, że nie dostał dwój i zawsze jak spotykaliśmy się przez wiele lat później, to był nam bardzo za to wdzięczny, także to taka historia z lat. Właśnie w ramach współpracy jedynki z szóstką. Studniówka i bal maturalny wspominam z ogromną sympatią. Właściwie głównie dlatego, że te uroczystości odbywały się w naszej szkole. W naszej szkole, która w auli. Nie tylko w auli, ponieważ były otwarte sale i poddasze, to po prostu myślę, że fakt, że te imprezy nie odbywały się w restauracjach, w lokalach,
to stwarzało niesamowity klimat tego i ja muszę powiedzieć, że na tych studniówkach działy się różne rzeczy. Pierwsze miłości, tańce, no wspaniałe wspomnienia, ale myślę, że ogromne znaczenie w tej jakości tych wspomnień jest fakt, że te imprezy właśnie odbywały się w tej naszej ukochanej szkole. Wspominano mi to długo również, wypominano moi koledzy z klasy, ponieważ sprawiłem im tym dużą radość. Byłem troszkę roztargniony i w czasie jednej pierwszej lekcji z historii z naszą wychowawczynią, z panią profesor Obremską, zabrakło kredy i pani profesor wysłała mnie do pokoju nauczycielskiego po kredę. No ja dobrze nie znałem jeszcze architektury klas i z roztargnienia zamiast z lekcji na lekcji z klasy przez drzwi, to wszedłem do szafy. Szafa była wielka, ponieważ mieściły się tam mapy historyczne. No i moi koledzy wspominali to i to zdarzenie do końca szkoły, jak na pierwszej lekcji wszedłem do szafy. Myślę, że to było bardzo zabawne. Pani profesor też uśmiała się do łez. Także to taka miła i zabawna historia. Ja zawsze odpowiadam, że skończyłem najlepsze liceum w Bydgoszczy, pierwsze liceum ogólnokształcące, jedynkę.